Witam wszystkich bardzo serdecznie w sobotę 12 listopada tutaj w kościele w centrum w Wiśle Malince. Słowo, które nam towarzyszy przez dzisiejszy cały dzień, czytam z Księgi Objawienia świętego Jana z 21 rozdziału, wiersz 4. Bóg otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Być może słyszeliście o człowieku, który nazywał się Arthur Stayes. Urodził się na przełomie poprzedniego stulecia w Australii. Był włóczęgą, a w dodatku alkoholikiem i złodziejem. Jednak w pewien sierpniowy dzień 1930 roku poznał Jezusa i nawrócił się. Jego życie całkowicie się zmieniło i w czasie jednego z wieczornych nabożeństw gorąco modlił się słowami: Boże, spraw, bym mógł kiedyś wykrzyczeć słowo wieczność na ulicach Sydney. Nie skończył tylko na modlitwie, lecz wstawał codziennie wcześnie rano, modlił się przez godzinę, a potem wychodził z domu. Całymi godzinami, mniej więcej co 30 metrów przystawał i kiedy nikt nie widział, wypisywał na chodnikach Sydney jedno słowo – eternity, czyli wieczność. Przez ponad 20 lat pozostał nierozpoznawalny. Kazanie składające się z jednego wyrazu dotknęło cały kraj. To proste, jednorazowe poselstwo przetrwało dla następnych pokoleń, bo wiele lat później słowo eternity, wieczność, wypisane zostało na niebie nad portem w Sydney ogniem fajerwerków w noc sylwestrową na przełomie nowego tysiąclecia. A 15 września 2000 roku obserwowało je 4 miliardy ludzi podczas ceremonii otwarcia letnich Igrzysk Olimpijskich w Sydney. Wieczność. Nieskończoność. To słowa przyciągające uwagę, nawet jeśli próbujemy je zignorować. Ale jak ją ogarnąć, jeżeli w naszym życiu wszystko się kończy, wszystko jest ograniczone? Z jednej strony boimy się myśleć o wieczności. Z drugiej natomiast, im jesteśmy starsi, tym bliższa nam się ona staje, bo bliscy nam ludzie odchodzą. Odchodzą. Dokąd? Do wieczności. Ale jakiej? Ludzie różnie wyobrażają sobie miejsce wieczności. O ile w ogóle o nich myślą, bo chyba nie jestem jedyny, który widzi, że coraz więcej ludzi żyje tak, jakby mieli być nieśmiertelni. Niestety są to tylko tak zwane pobożne życzenia. Umierają wszyscy, niezależnie od denominacji, czy koloru skóry, biedni milionerzy, którzy byliby w stanie zapłacić za przeszczep niemal każdego narządu. Czy myśl o wieczności napawa was pokojem czy niepokojem? Czy w moich i twoich wyobrażeniach wieczność to pokój z widokiem, czy też czarna dziura? Bo wszyscy odejdziemy. Ale dokąd? Amerykański filozof Alfred Whitehead powiedział: co się tyczy chrześcijańskiej teologii, czy możemy sobie wyobrazić coś bardziej idiotycznego od ich wizji nieba? Czy dla ciebie taka wizja też jest idiotyczna? Czy też wyobrażenie nieba przedstawione w Biblii napawa cię spokojem, uspokaja, wycisza, bo wiesz, że zmierzasz do najcudowniejszego miejsca? W Biblii znajdujemy wiele opisów nieba. To miejsce mające chwałę Bożą, jak pisze Jan w Objawieniu w 2 rozdziale i w rozdziale 23. Blask jego podobny do blasku drogiego kamienia, jakby jaspisu, lśniącego jak kryształ. A miasto nie potrzebuje ani księżyca, ani słońca, aby mu świeciły. Oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest baranek. Apostoł Paweł w 1 liście do Koryntian w 2 rozdziale pisze: czego oko nie widziało
i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Wieczność w niebie spędzą jednak tylko ci, którzy przyjdą do Chrystusa, oddają Mu swoje życie i powierzą Mu się bez reszty. Czy nie ma innej drogi, trochę łatwiejszej, lekko na skróty? Ładny pogrzeb z udziałem dwóch księży, którzy wspięli się na wyżyny oratorskie, mnóstwo kwiatów, wspaniały śpiew, wykupienie kolejnych mszy lub przypominki w kolejną rocznicę śmierci? Nie. W Biblii czytamy, że nie ma innej drogi, nie ma innego sposobu dostania się do nieba niż przyjście do Jezusa, oddanie Mu życia, poddanie się i życie w posłuszeństwie Jemu. A Ty? Czy też chciałbyś być w niebie? Mówisz, jak starotestamentowy Job: uwolniony od swego ciała będę oglądał Boga. Tak, ja sam ujrzę Go i moje oczy zobaczą Go, nie kto inny. Moje nerki zanikają we mnie, za tym tęskniąc. Nieżyjący już ewangelista Billy Graham powiedział: pewnego dnia usłyszycie, że Billy Graham nie żyje. Nie wierzcie temu. Będę żywy bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Po prostu zmienię adres. Będę w Bożej obecności. Czy każdy z nas może powiedzieć, że po śmierci będziemy bardziej żywi niż teraz? Że tylko zmienisz adres na ten niebiański i spędzisz wieczność w Bożej obecności? Chcę pozostawić każdego z Was, drodzy, z tymi pytaniami. Nie tylko na ten cały dzisiejszy dzień. Pytaniami, które oby nie pozostały bez odpowiedzi. Niech Was Bóg błogosławi. Błogosławionego tego kolejnego dnia. Amen.